Kobiety powinny zarabiać tyle samo co mężczyźni. Strefa zawodowa w kontekście płci w Polsce to bardzo drażliwy temat: brak równych płac. Kobiety, które często zarabiają nawet połowę tego, co myśli na tych samych stanowiskach. Nie powinno tak być. Często wynika to z braku jasnej ścieżki, jasnej strategii zawodowej. Powodów jest mnóstwo. Nieraz widuję głupie komentarze na ten temat w internecie, że o, ta kobieta jest tam na stanowisku menedżerskim tylko ze względu na swoją rodę. Równocześnie pojawia się ogromna presja społeczna na to, żeby kobieta była w domu, żeby zajmowała się dziećmi i zrezygnowała z kariery. To nieuczciwe i nie powinno tak być. To nie powinien być zero-jedynkowy wybór. Kobiety mogą robić świetną karierę, a mogą podjąć decyzję, żeby opiekować się dziećmi. Równocześnie takie wybory często są bardzo trudne, no bo kobieta, która będzie opiekowała się dziećmi w domu, często staje się zależna finansowo od swojego partnera. Wszystko zmieniła pandemia. Okazało się, że jest bardzo optymistyczny scenariusz również dla kobiet, które z jakiegoś powodu podjęły decyzję, że chcą zostać w domu, opiekować się swoimi dziećmi, jak i dla kobiet, które chciałyby robić karierę w niestandardowy sposób i mieć równe płace. Perspektywa ścieżki zawodowej dla kobiet jeszcze nigdy nie była tak optymistyczna jak teraz. Sponsorem odcinka jest. Outspace, butikowa agencja dla e-commerce. Kreatywna księgowość. Księgowość dla kreatywnych freelancerów. Społeczność Geekwork. Społeczność ludzi, którzy rozumieją, że praca zdalna to przyjemność. Jeszcze kilka lat temu udawało się to nie do pomyślenia, żeby można pracować zdalnie. Pracować przez internet. Dojeżdżanie do pracy jest ogromnym problemem dla wielu osób. Po drodze obowiązki związane z opieką nad dziećmi, odwiedzanie do szkoły, przedszkola, zrobienie zakupów, stanie w korkach, to wszystko bardzo męczy. Częściej strefa zawodowa zajmowała mnóstwo czasu, a tym samym też bardzo mocno wyczerpywała siły fizyczne. Jeśli więc jakaś kobieta miała też dzieci, no to bardzo często z tego powodu nie mogła pracować, bo na przykład zadzwoni z przedszkola, że dziecko jest chore i trzeba wrócić do domu. Wcześniej pracodawcy tego nie rozumieli. Dzisiaj, nawet w kodeksie pracy, pojawia się taki przepis, który mówi o opiece nad dzieckiem. Niestety jednak. Część przedsiębiorców wykorzystuje to później jako argument, żeby daną osobę zwolnić z pracy. Oczywiście praca zdalna stwarza nowe ryzyka i nowe trudności. Wymaga odpowiedniej organizacji. Taki ktoś musi umieć skupić na pracy nawet w warunkach średnio do tego sprzyjających. W domu jest mnóstwo rozpraszaczy. Czy to właśnie dzieci, osoby zależne od pies, pranie, pralka, zmywarka i mnóstwo innych rzeczy, które trzeba zrobić, kiedy jesteś w domu, prawda? Ale tysiące ludzi na całym świecie pracuje przez internet w swoim własnym domu. Ja sam mieszkam w domu, w Borach Tcholskich, z dala od innych ludzi. Postaram się pokazać, jak inwestując zaledwie 3 tygodnie Twojego czasu, możesz dojść do modelu biznesowego pracy przez internet bez żadnego skamu, zarabiając na przykład jako wirtualna asystentka. Przeciętne wynagrodzenie asystentek waha się pomiędzy 50 a 80 zł na roboczą godzinę, to oznacza zarobek na poziomie nawet 10 tysięcy zł miesięcznie. Legalnej pracy. Oczywiście, prawdopodobnie wiedziałaś już miliony podobnych ofert pracy. Być może widziałaś oferty sprzedaży termomiksów, kosmetyków przez internet, jakichś Avonów, oriflamów, jakichś innych piramid finansowych. Być może nawet próbowałaś niektórych tego typu prac, ale przeżyłaś rozczarowanie. Doskonale to rozumiem, bo sam kiedyś uwierzyłem w bajki o dochodzie pasywnym. Dzisiaj jestem jednak dużo mądrzejszy. Wiem, że, że trzeba pracować. I nadal wymieniać swój czas na pieniądze, żeby czuć się wartościowym i godnym. Przez ostatnie kilka lat budowałem swoją ekspertyzę w pracy zdalnej. Sam zarządzam niewielką firmą. Jest to agencja marketingowa, która obsługuje sklepy internetowe. W międzyczasie też podróżowałem, jeździłem po całym świecie i, jak wspomniałem, mieszkam w małym domu na wsi, z dala od innych ludzi. Moja firma przez ostatnie lata przeszła naprawdę liczne metamorfozy. Kiedyś zatrudniałem bardzo dużo osób i często musiałem szukać im pracy. Z czasem zrozumiałem, że ten model nie ma sensu. Zacząłem optymalizować swój zespół i dzisiaj deleguję małe części mojej pracy do wielu różnych osób. Zaraz przed pandemią wyjechałem do Tajlandii, gdzie spędziliśmy z moją żoną kilka fantastycznych tygodni. Po powrocie podjąłem jedną z najważniejszych decyzji. Muszę coś zmienić w mojej pracy. Zacząłem inaczej dzielić moje zadania. Ale niestety cały czas byłem zmęczony i przepracowany. Potem zaczęła się pandemia, no i narobiłem sobie też trochę problemów finansowych. Jednak pandemia zmieniła trochę tych moje priorytety. Postanowiłem podejść do tego zagadnienia zupełnie inaczej. Nie chciałem pracować więcej i ciężej. Chciałem pracować mądrzej. Chciałem poświęcić więcej czasu pracy charytatywnej. Mojej żonie, mojej rodzinie, po prostu cieszę się tym, że mogę żyć. To był też taki przełomowy moment w moim życiu, ponieważ pierwszy raz tak bardzo świadomie przeczytałem książkę Tima Ferisa zatytułowaną 4 godziny, tydzień pracy. Moim największym problemem było to, że próbowałem wszystko zrobić sam. Uważałem, że jestem najlepszy w tym, co robię i marnowałem mnóstwo mojego czasu i mnóstwo energii na zadania, które mogłem oddać komuś innemu. Dopiero problemy zdrowotne uświadomiły mi, że. Dalej tak nie może być. Podjąłem decyzję, że muszę coś naprawdę bardzo konkretnie zmienić. To wtedy właśnie podjąłem tą najlepszą możliwą decyzję. Zatrudniłem pierwszą asystentkę. Nie miałem wtedy już fizycznego biura, a moja asystentka mieszkała jakieś 450 km ode mnie. Postanowiłem, że spróbuję oddelegować wszystkie prace biurowe, takie codzienne zadania, które zajmowały mi bardzo dużo czasu. Zarządzanie skrzynką mailową, odpisywanie na wiadomości w social media, złożenie raportów, czy nawet wystawianie faktur. To nie były trudne prace, ale bardzo angażowały mnie czasowo. Okazały, że też ja nie byłem sam. Mnóstwo firm przychodzi teraz tego typu transformacje. To świetny moment, aby zostać wirtualną asystentką. Początkowo moja współpraca z Marceliną no, nie układała się zbyt łatwo. Ani ja, ani Marcelina nie mieliśmy dużego doświadczenia w takiej pracy zdalnej, takiej pracy zadaniowej, w dodatku bez możliwości spotkania się codziennie w biurze. Jest to praca asynchroniczna. Ona polega na tym, że właśnie ja jako szef przygotowuję pakiet zadań do wykonania w określonym programie, na przykład w Nozbi, albo w Asanie, albo po prostu wpisuję rzeczy do zrobienia w mailu i wysyłam do mojej asystentki. Ona pracuje wtedy, kiedy chce i kiedy może. Oczywiście jej obowiązkiem jest dokładne śledzenie tego ile dla mnie pracuje, no bo na tej podstawie się będziemy rozliczali. Dla mnie to same korzyści. Nie muszę otwierać biura, przygotować stanowiska pracy, a zadania, które deleguję są często wykonywane lepiej niż bym robił je sam. Nie muszę więc zatrudniać kogoś na pełen etat, a mogę oddelegować część konkretnej pracy. Największym kłamstwem na temat pracy zdalnej jest to, że ona jest bardzo trudna. To chcą nam wymówić freelancerzy, którzy boją się, że zabierzemy im pracę. Niektórzy mówią, że po prostu nie da się zarabiać w domu, bo już sparzyli się. Na jakichś sklamach. Ale to nieprawda. Marcelina zaczynała pracę u mnie od bardzo prostych czynności, takich jak właśnie odpisywanie na maile. Oczywiście to ja wcześniej przygotowywałem jej szablony i to co ma odpisywać. Później zajmowała się też moimi social mediami. Na przykład kiedy opublikowałem jakiś film, publikowała go w innych kanałach social media. Dzisiaj Marcelina jest w zupełnie innym miejscu. Doskonale rozumie problemy przedsiębiorców i podjęła taką decyzję, że zacznie pracować dla za klientów z za zagranicy. Przecież mogę wykonywać dokładnie tą samą pracę i zarabiać w euro albo w dolarach. Pomyśl, najniższa krajowa w Stanach Zjednoczonych to 2600 dolarów. Ponad 10 000 zł, tyle zarabia sprzątaczka. Znam osobiście pracodawcę, który zatrudnił z Europy, z Polski asystentkę i wstydził się, że zaproponował jej tak mało tylko 2500 dolarów. Inną moją asystentką była Agata. Agata była w bardzo specyficznej sytuacji życiowej. Tak naprawdę dowiedziałem się o tym dopiero kilka lat o tym, jak już współpracowaliśmy. Agata chwilę wcześniej urodziła syna, no i podjęła taką decyzję, że rezygnuje z pracy datowej i chce pracować w domu. Chciała iść do pracy, ale jej mąż mówił, że opieka nad dzieckiem jest teraz najważniejsza, że powinna poświęcić się opiece nad ich synem. Obiecał, że to on będzie zarabiał pieniądze. Ale Agata była ambitna i chciała mieć pieniądze na swoje własne potrzeby. Szukała więc pracy, którą mogłaby wykonywać zdalnie. Mając małe dziecko. Wiedziała, że nie będzie w stanie pracować w określonych godzinach, dlatego szukała pracy asynchronicznej. Tak faktycznie się stało. Została moją wirtualną asystentką, przygotowała raporty dla moich klientów związanych z marketingiem. Stoimy więc dzisiaj na progu prawdziwej rewolucji. Z jednej strony problemy gospodarcze, a z drugiej strony mnóstwo ciekawych okazji i szans. Z jednej strony brakuje wielu ludziom do budżetu. Domowego, a z drugiej strony pojawiają się mnóstwo ciekawych ofert pracy, które można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Przedsiębiorcy w obliczu kryzysu gospodarczego coraz rozsądniej dysponują swoimi pieniędzmi. Często nie opłaca im się zatrudniać pełnego etatu. To dla ciebie też ogromna korzyść. Kiedy masz jednego pracodawcę i on wypowie ci umowę, no to zdajesz na lodzie. A co by się stało, gdybyś miała 10 klientów, z których każdy płaci 1000 złotych miesięcznie? Oczywiście, w tym wszystkim jest pewien haczyk. Tą pracę nadal trzeba wykonać. Nadal trzeba pracować nadal trzeba się uczyć nowych rzeczy. Marcelina, od czasu, kiedy współpracowaliśmy, dokonała naprawdę niesamowitych postępów. Dzisiaj już nie tylko sama wykonuje tego typu zlecenia, ale również zatrudnia osoby do współpracy. Współpracuje z różnymi dziewczynami i część swoich własnych klientów im deleguje. Patrząc więc tak z postpandemicznego. Punktu widzenia, rynek pracy dzisiaj naprawdę przychodzi w wielką rewolucję. Mimo wszystko, paradoksalnie, kobiety bardzo na tym zyskały. Mają możliwość podejmowania pracy przez internet która jest odpowiednia dla każdej osoby, bez względu na to, gdzie mieszka i jakie ma kwalifikacje. W pracy freelancera zasady są równe. Przedsiębiorcom interesuje to, co potrafisz robić, a nie jaki jesteś płci. Ja sam przez lata uczyłem się odpowiedniej współpracy z asystentkami. Chodzi o to, że mam tą wyjątkową perspektywę. Sam pracowałem jako asystent w wielu podmiotach czy project manager, ale równocześnie sam zatrudniałem różne osoby. Rozumiem więc, co jest ważne dla przedsiębiorców. Dlatego pomyślałem, że stworzę gotowy poradnik, który pokazuje też tą perspektywę. Jak zostać wirtualną asystentką, ale również z tej perspektywy przedsiębiorcy, który wie, czego dokładnie potrzebuje. Oczywiście ta wiedza to nie jest jakaś wiedza tajemna. Prawdopodobnie będziesz w stanie ją wygooglać i wyszukać w internecie. Ale z drugiej strony pomyśl. Masz teraz możliwość skorzystać z mojego wieloletniego doświadczenia w pracy ze asystentkami i w gółce uzyskać wiedzę w jednym konkretnym miejscu. Nie tylko to, jak nią zostać, ale też co jest ważne w pracy wirtualnej asystentki. Moja fundacja od 2013 roku zajmuje się edukacją ludzi do pracy zdalnej. Czy praca wirtualnej asystentki jest bardzo trudna? Nie. Czy możemy ją wykonywać każdy? Też prawdopodobnie nie, bo jednak trzeba znaleźć sobie motywację, żeby, będąc w domu, pracować, prawda? Co dokładnie otrzymasz w kursie? Przede wszystkim krok po kroku pokażę Ci, jakie konkretne rzeczy może wykonywać wirtualna asystentka. Wyjaśnię Ci, jak pozyskiwać klientów w sposób bezbolesny i szybki. Poświęciłem też cały moduł wyceny pracy własnej i tego, jak się rozliczać z klientami. Pokażę Ci też konkretne narzędzia, które pozwolą Ci zoptymalizować Twoją pracę i po prostu pracować szybciej. A w ramach bonusu dam Ci webinar z Agnieszką, która zaczęła pracować jako wirtualna asystentka, będąc na Europie Macierzyńskim. Dzisiaj zarabia ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jak to się stało? Jak zaczęła swoją pracę? O tym rozmawialiśmy z Agnieszką na webinarze i taki bonus jest dla Ciebie dostępny. Ile to wszystko jest warte? No cóż, gdybym chciał wycenić swoje roboczo godziny związane z przygotowaniem odpowiednich procedur, czy rodzajów współpracy, czy modeli współpracy z wirtualnymi asystentkami, no to ten kurs powinien kosztować pewnie kilka tysięcy złotych. Ale to właśnie moje asystentki zaproponowały takie rozwiązanie, żeby tę cenę dać w sposób dostępny dla wszystkich. Bo wiemy, że im większy jest rynek, im więcej osób deleguje pracę do wirtualnych asystentek, tym większy jest rynek osób, które będą chciały też zatrudnić, nie, zdalnie, jako agencja. Wszystkie informacje o cenie, o warunkach, Znajdziesz poniżej. Rozumiem to, że chcesz być wolna i niezależna finansowo. To naturalna potrzeba człowieka. Nieważne, czy potrzebujesz pieniędzy, żeby pomóc w budżecie domowym, czy chcesz mieć pieniądze na własne potrzeby, czy na zafundowanie studiów swoim dzieciom. Przed tobą tego typu ścieżkę przeszło mnóstwo kobiet. Niektóre po prostu chcą mieć pieniądze na przyjemności. Czemu nie? Oczywiście stoisz teraz przed bardzo konkretnym wyborem. Możesz nic nie zrobić i nic się nie zmieni. Za kilka tygodni będziesz dokładnie w tym samym miejscu. Ale możesz skorzystać z tej pigułki wiedzy, zacząć wykonywać zadania, które są w kursie. I znaleźć pierwszą pracę zdalną przez Internet. Może na początku będzie to tylko 500 zł, może 1000 zł dodatkowo, a dopiero z czasem staniesz się świadomą, stabilną freelancerką, która zarabia jako wirtualna asystentka. Jakby nie było, czas zacząć działać. Kliknij poniżej, dołącz do naszego programu. Zdradza Ci w tajemnicy, że mamy specjalną, zamkniętą społeczność, w której istnieje kanał Go Girl, w której inne dziewczyny, tak jak Ty, szukają pracy zdalnej. Już pracują zdalnie i dzielą się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Ale o tym powiem Ci już później. Nie zdlekaj. Dołącz do programu. Serdecznie zapraszam.